Uroczystości z tej okazji odbyły się pod tablicą pamięci przy ulicy Pruzji w Lubinie. Polskie państwo podziemne był to system władz państwowych działających w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupacji. Jego początek jest datowany na 27 września 1939 roku. Pamiętnienie tego to jest coś, z czego my Polacy możemy być dumni i warto pamiętać tak, ale jak pan wspomniał też o ludziach, bo to przede wszystkim ludzie tworzyli, wbrew e, temu co się działo, wiadomo jaki był terror, wiadomo jak było ciężko wtedy cokolwiek e, ryzykować, ryzy, wszyscy ryzykowali życiem praktycznie, wchodząc w struktury państwa podziemnego i działając w tych strukturach, także myślę, że warto jest to uczczenie pamięci nas wszystkich. Należy pamiętać o tych ludziach, którzy przerali krew walcząc o wolną naszą Polskę. E, trzeba dać świadectwo i... Pokazujemy ludziom młodym, że należy pamiętać o tych, którzy swoje życie poświęcili dla innych. Delegacje miasta, powiatu i wielu innych instytucji złożyły kwiaty ku pamięci kilkuset tysięcy Polaków, którzy angażowali się w państwo podziemne. Mam nadzieję, że ta pamięć będzie w nas, w rodakach cały czas żywa. Najważniejsze, żeby młode pokolenia o tym też pamiętały, ale żebyśmy, żeby oni o tym wiedzieli, to my musimy cały czas im o tym przypominać i uczyć z szacunku do naszych kombatantów, do naszych weteranów, bo dla nich to są bardzo istotne elementy wynikające właśnie z wydarzeń historycznych, w których oni uczestniczyli, bądź ich krewni we wcześniejszych latach. Także nie wyobrażam sobie inaczej, żeby takich właśnie wydarzeń nie upamiętniać, nie uświęcać i jeszcze o nich głośno nie mówić. W czasie uroczystości podkreślano, że podczas II wojny światowej tylko w Polsce powstały tak rozbudowane podziemne struktury administracyjne i wojskowe.